Rok z rzędu w Wodzisławie Śląskim rozegrano nocny turniej FIFA. Jako jedyny w kraju odbywa się w Niedźce basenu. Organizatorzy wykorzystują w ten sposób obiekt, który w wakacje przechodzi przerwę technologiczną. W Niedźce ułożono 8 stanowisk. Przed mantą stanęła strefa kibica z olbrzymim telebimem, na którym wyświetlane były najciekawsze mecze wraz z komentarzem. O zwycięstwo rywalizowało 56 graczy, a zwyciężył Marcin z Czes. Wodzisławskie Centrum Kultury zostało nominowane do prestiżowej nagrody Słoneczniki, wyróżniającej najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci do 14 lat. Dla nas to duże wyróżnienie i duża radość, bo to też taka informacja zwrotna, że to, co proponujemy dzieci, spotyka się z uznaniem i okazuje się być propozycją wartościową i ciekawą. W kategorii logika nominowany został konkurs dla młodych miłośników Lego i majsterkowania Yeti. Tutaj zachęcamy dzieci do tego, żeby próbowały swoich możliwości na polu majsterkowania, tworzenia różnych konstrukcji z Lego, ale także zachęcamy do tego, żeby zmierzały się również, miały okazję zmierzyć się z tematem projektowania. O zwycięzcy decyduje jury oraz rodzice dzieci biorących udział w konkursie Yeti. Głosować można do 9 września. 500 000 złotych podzielone na zadania nieprzekraczające 100 tysięcy złotych. Powstał projekt Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. W zeszłym roku z Funduszu Inicjatyw Społecznych, którego kwota opierała na 100 tysięcy złotych, zorganizowaliśmy prawie 20 niesamowitych zadań we wszystkich dzielnicach miasta. To pokazuje, że ten mechanizm też warto utrzymać i był pełną formą budżetu obywatelskiego, nie tak prawnie usankcjonowaną. Ta forma jest opisana, dlatego warto, aby nasze miasto, jeżeli Rada Miejska wyrazi zgodę, miała obydwie formy, które zwiększają udział mieszkańców w życiu naszego miasta. Projekt budżetu obywatelskiego we wrześniu zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta. W Wodzisławie Śląskim pracowano także nad nowymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych. Nie będzie to tylko i wyłącznie domena prezydenta miasta, ale mogą być zwołane na wniosek radnych Rady Miejskiej, na wniosek dwóch minimum podmiotów z sektora, podmiotów organizacji pozarządowych, a także na wniosek grupy minimum 50 mieszkańców naszego miasta. Obszar konsultacji może być bardzo szeroki, powinny trwać od 7 dni do 2 miesięcy. Nad konsultacjami społecznymi po nowemu będą obradować wodzisławscy radni.